Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy jagodzianki. Potrzebować będziemy 3 szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250, szczyptę soli, pół szklanki cukru, 3 łyżki stopionego masła. Jest to tak 1/3 20-dekowego masła. Jedno jajko. I tutaj mam rozczyn. Mam 3/4 szklanki mleka i 4 deko drożdży i 1 łyżkę cukru. I to należy wszystko dokładnie pomieszać. I zostawiamy ciasto po wyrobieniu, aż podwoi swoją objętość i później będziemy potrzebować szklankę mąki na kruszonkę, 10 deko masła oraz pół szklanki cukru pudru. Ciasto jest wyrobione i teraz przykrywamy i pozostawiamy, aż podwoi swoją objętość. I tutaj mam 40 deko jagód i 1 łyżkę mąki ziemniaczanej. Teraz czekamy, aż ciasto podwoi swoją objętość. Ciasto nam pięknie urosło. Teraz przygotujemy kruszonkę. Do mąki dodaję masło stopione, dodaję cukier i dokładnie należy kruszonkę pomieszać. A ciasto wyłożymy na matę i będziemy wycinać krążki. Tak. Już mam przygotowaną kruszonkę. I teraz, tak jak wspominałam, ciasto wykładam na matę. Gdyby okazało się, że ciasto jest zbyt rzadkie, należy dodać niewielką ilość mąki. Jest to uzależnione od wielkości jajek. Dodajemy niewielką ilość mąki. Dobrze jest też mieć ręce nawilżone tłuszczem. Wtedy nie trzeba ciasta wałkować, tylko ręce. I tak wycinamy nasze jagodzianki. I w tej formie pozostawimy je na 10 minut. To ciasto, które tu muszę bardziej dociąć. Tak, to ciasto, które nam zostało, też przerobię i wytnę jagodzianki. Tak zrobię z następnym ciastem. Po 10 minutach nałożymy jagody.
Ja myślę, że ta będzie taka troszkę większa. I teraz ciasto nasze jagodzianki pozostawiamy na 10 minut. Jagodzianki nasze przełożyłam do formy. Formę oprószyłam mąką i posmarowałam masłem. I teraz jagody opruszę mąką, pomieszam. I w każdej jagodziance robimy takie wgłębienie. Ja mam pucharek do lodów i sobie go posmarowałam tłuszczem. I takie wgłębienie robimy. I do tego wgłębienia damy jagody. Boki posmarujemy rozmąconym jajkiem. I na wierzch damy kruszonkę. Jagody rozkładamy. Możemy oczywiście składniki sobie podwoić. I teraz rozmąconym jajkiem smaruję jagodzianki boki. I posypię kruszonką. Kruszonka dowolnie. Jak damy, tak będziemy mieli. Możemy dać na jagody, możemy dać na ciasto. To już jest nasza dowolność. I jagodzianki będziemy piekli 30 minut w 180 stopniach. Ja zawsze powtarzam, że każdy ma inny piecyk, więc musimy czas pieczenia dostosować do naszego piecyka. I jagodzianki wędrują do piekarnika. I tak oto jagodzianki mamy pięknie upieczone. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jagodzianki.